Panie, dziękujemy Ci za Twoją moc, za Twoją siłę, za Twojego Ducha Świętego, Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego Pocieszyciela, za Ducha Świętego, który jest mocą w naszym życiu i siłą. Dziękujemy Ci za dobroć Twoją i miłość, Panie, za to, że ukochałeś każdego z nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją świętą krew. Dziękujemy Ci za krzyż i za Twoje rany, którymi jesteśmy uleczeni, Panie. Dziękujemy Ci za to, że pociągasz każdego nas do bliskiej relacji z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że głód, który powodujesz w naszym życiu, abyśmy szukali głębiej Twojej, Panie Jezu. Modlę się, Panie, aby każdy z nas był wypożyczony w pełni łaski, w pełni siły, aby być jako mąż Jezusa Chrystusa, jako ten Kościół, który jest przemieniany od wewnątrz, Panie, od wewnątrz naszych serc. Modlę się, aby każdy z nas, Panie, był święty, bo Ty jesteś święty, Jezu. Modlę się, aby każdy z nas był ugruntowany, kim jest w Chrystusie i na kogo obraz został stworzony, Panie. Ja modlę się, aby każdy z nas żył tą radością i pełnym spełnieniem, bo jesteśmy w Tobie, a Ty jesteś naszym Ojcem. Dziękuję Ci, Jezu, za dobroć i miłość, którą masz dla nas i za cierpliwość, Panie. Za to, że prowadzisz każdego z nas, bo Ty jesteś tym, który rozpoczął dzieło i dokończy. Chwała Ci, Jezu. Ja dzisiaj chciałbym się dzielić słowem z Psalmu 42 i ta ilustracja wiosenna już wskazuje na to, co będzie treścią naszego rozważania. I Księga Psalmów jest takim najpiękniejszym właściwie momentem i słowem, które wskazuje na wiele świadectw ludzi, którzy przechodzili różnego rodzaju sytuacje, trudności, doświadczali żywego Boga. I kiedykolwiek spotykamy się z ludźmi, czy ja miałem swoje spotkania z osadzonymi w więzieniu, czy w szpitalu, to Księga Psalmów jest zawsze tym miejscem, które najłatwiej człowiekowi spojrzeć na to i usłyszeć i doświadczyć głos żywego Boga. Ona najbardziej jest taka realna w pocieszeniu człowieka, w odnalezieniu drogi. Ale zanim to będę czynił, to chciałbym się podzielić pieśnią, która jest też modlitwą taką, modlitwą o tą gorliwość bliskości do domu Bożego, tego pragnienia bycia z Bogiem. To jest pieśń, która została przetłumaczona z języka francuskiego. Myśmy ją śpiewali, potem ja często korzystałem z tej pieśni w czasie moich spotkań z więźniami. I gdzieś jak tu przyjechaliśmy, to ta pieśń zniknęła mi, ale któryś z osadzonych, kiedy jego życie doznało przemiany, to mi te słowa tej pieśni przysłał na nowo. I pamiętam, że ta pieśń, ona towarzyszyła nie tylko jako pieśń, którą śpiewaliśmy, ale pieśni, które śpiewaliśmy ze skazanymi w więzieniu, one były modlitwą. Ci, którzy spotykali się wokół Bożego Słowa, to te pieśni były lekcją modlitwy dla nich. Oni nie umieli się modlić, oni nie znali modlitwy. I każda pieśń, każda zwrotka takiej pieśni była lekcją modlitwy, lekcją takiego pierwszego odpowiadania, wołania do Boga. Dzisiaj ten psalm będzie psalmem modlitwy, wołania do Boga. I tą pieśń chciałbym dzisiaj też zaśpiewać tutaj, na tym miejscu. Obdaruj mnie gorliwością o Twój dom, czułością swoich rąk.
Obejmij duszę mą, niech imię Twe moją pasją stanie się. Swym duchem natchnij mnie, chcę zawsze kochać Cię. Coraz bliżej przy sercu Twoim być, chcę Ci służyć, dla Ciebie tylko żyć. Pójść chcę. Obdaruj mnie gorliwością o Twój dom, czułością swoich rąk. Obejmij duszę mą, niech imię Twe moją pasją stanie się. Swym duchem natchnij mnie, chcę zawsze kochać Cię. Chcę Ci służyć, ogłaszać dobroć Twą. Dotknij serca, rozraduj duszę mą. Pójść chcę coraz bardziej, Ciebie widzieć chcę. Twoja miłość rozjaśnia życie me. Pójść chcę. Obdaruj mnie gorliwością o Twój dom, czułością swoich rąk. Obejmij duszę mą, niech imię Twe moją pasją stanie się. Swym duchem natchnij mnie, chcę zawsze kochać Cię. Obdaruj mnie gorliwością o Twój dom, czułością swoich rąk. Obejmij duszę mą, niech imię Twe moją pasją stanie się. Swym duchem natchnij mnie, chcę zawsze kochać Cię. Chcę zawsze kochać Cię. Felix Mendelssohn, znany zapewne nam kompozytor, zapytany o to, którym dziełem, czy które dzieło jest najbardziej jego ulubionym, to właśnie powiedział, że wykład psalmu 42, właśnie tej pieśni, która tutaj przed nami jest wyświetlona. Te słowa, jak jeleń pragnie wód płynących, tak Ciebie pragnie dusza moja. I to jest wypowiedź psalmisty, który znajduje się daleko od miejsca Bożej obecności. Wiemy, że w Starym Testamencie Jerozolima i świątynia jerozolimska była miejscem, gdzie Bóg się objawiał. Miejscem, do którego wszyscy zdążali. Bo tam objawiał się Bóg, tam było miejsce Bożej obecności. Tam wszyscy chcieli doznać tego pokoju szalom, o którym tutaj siostra wspominała. I to słowo szalom to jest tym pokojem, tym słowem obecności Bożego pokoju w naszym życiu. I psalmista, kiedy woła, kiedy wypowiada te słowa, jak jeleń pragnie wód płynących, tak Ciebie pragnie dusza moja, to jest jego modlitwa, jego świadectwo i wyznanie, że jest daleko od tego miejsca. Że jest daleko od Jerozolimy. Naród izraelski, kiedy był w niewoli babilońskiej, zdawał sobie sprawę i pełen smutku, goryczy, przebywał daleko od miejsca świętego. Potem dochodziły wiadomości, że ta świątynia Jerozolima jest zburzona. I w którymś psalmie również czytamy, że oni zawiesili swoje instrumenty, przestali śpiewać z powodu tego smutku, tej goryczy, tego braku obecności Boga w ich życiu, którą mogli przeżywać na co dzień. Ale dlatego też, że zaniedbali. Dlatego też, że grzech stanął na ich drodze. I wciąż nie było odnowy, wciąż nie było pokuty, wciąż nie było zbliżania się do Boga. Bóg w swoim planie pozwolił, by zostali uprowadzeni daleko, poza to miejsce objawienia. Jak jeleń pragnie i ryczy za wodą,
tak psalmista wyraża swoje pragnienie za bliskością Boga. On pragnie tej bliskości Boga, bo tam było miejsce, gdzie doświadczał tego. Bo tam było miejsce, gdzie składano ofiary, tam było miejsce, gdzie usłyszał słowa pokoju, tam było miejsce, gdzie naród usłyszał, że ich grzech jest zakryty na następny rok, dopóki nie pojawią się znowu w świątyni. I z tym słowem pragnienie spotykamy się często w Biblii. Człowiek pragnie Bożego Słowa, człowiek pragnie wody, człowiek pragnie wybawienia. I myślę, że w krajach, w których jest wysoka temperatura, to tam bardziej pragnie się wody niż pożywienia. I w pierwszej chwili, w pierwszej kolejności pragnie się wody. Siostra nas tu obdarowała dzisiaj wodą na początku nabożeństwa. To jest to, czego tak bardzo potrzebujemy. Nie zdajemy sobie często sprawy. Ale zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, kiedy zaczyna nam dokuczać brak. Zaczynamy o tym myśleć, zaczynamy o tym rozmawiać, zaczynamy wołać, zaczynamy szukać. Co znaczy ta świeża, płynąca woda, której jeleń poszukuje? Co znaczy ta płynąca woda, którą psalmista też określa jako pragnienie swojego życia? Bo w Biblii jest to często obraz życia. Woda jest obrazem życia. Woda jest obrazem życia, jest również obrazem śmierci. W liście do Rzymian w 6 rozdziale apostoł Paweł mówi, że przez chrzest, którym zostaliśmy zanurzeni również w śmierci. I to jest również obraz tego. Pierwszy raz, jak byliśmy tutaj w tym miejscu, wiele lat temu, to miejsce wyglądało inaczej. I dzisiaj z radością, kiedy weszliśmy, to spojrzeliśmy, że to jest to samo miejsce, ale ono inaczej wygląda. I tak sobie uświadomiłem, że my jesteśmy często tymi samymi ludźmi, ale kiedy Chrystus przychodzi do naszego życia, to wyglądamy całkiem inaczej. Ten sam człowiek, ale kiedy Chrystus przychodzi ze swoją wodą życia, odnawiającą nasze życie, to wyglądamy inaczej. I często się spotykamy i mówi: o, to siostra, to brat, o, nie poznałem. A co się stało? I wtedy możemy dać świadectwo: Chrystus zamieszkał we mnie. Woda życia zamieszkała we mnie. Źródło wody życia jest we mnie. To nie tylko szklanka wody, która jest wlana. Ale Jan mówił, że źródło wody życia popłynie z wnętrza tych, którzy uwierzą. Jeżeli psalmista mówi o tym pragnieniu, to nie pragnie tylko jednej szklanki wody, ale on pragnie źródła. Bo obraz świątyni był miejscem, znakiem, świadectwem Bożej obecności, a Boża obecność dawała tą pewność, że to jest źródło, z którego wciąż płynie życie. I woda, o której psalmista mówi, jest również obrazem czystości. I ten temat przewija się od potopu do Nowego Testamentu. I centralnym punktem wypowiedzi tego jest krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż Jezusa Chrystusa, kiedy został przebity, to wiemy, że popłynęła krew, ale również popłynęła woda. To tam na krzyżu, z ciała naszego Pana i Zbawiciela, popłynęła krew i woda. To znaczy, że w Jego śmierci jest droga do nowego życia. To znaczy, że w Chrystusie jest to nowe życie, ponieważ On, Chrystus, jest Bożą czystością i jest Bożą świętością. Tak jak jeleń pragnie wód płynących. I to jest wołanie za źródłem wody, za źródłem życia, drogi życia, ze śmierci i również za tą czystością i świętością, którą ta woda i to źródło życia sprawia w nas. Dusza moja pragnie Ciebie, Boże, mówi psalmista, bowiem woda jest jak życie i tego pragnie. To jest krzyk w sytuacji głębokiej potrzeby. Świadectwo siostry było dzisiaj tylko tym świadectwem, że ręka nie mogła właściwie funkcjonować i pierwsza myśl, która przychodzi, to zawołać do Boga. Kiedy pojawia się ból, kiedy pojawia się trudna sytuacja, to Duch Święty nam daje ten sygnał. Zawołać do Boga, do źródła życia, do źródła uzdrowienia.
Marcin Luther zrozumiał to bardzo dobrze, mówiąc o tych psalmach, że te psalmy są psalmami wewnętrznego wołania. Do tego jest również zaliczony psalm 22. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Wybaw. Psalm 22 jest również tym psalmem wołania. On jest jeszcze bardziej takim psalmem wskazującym na Chrystusa, który cierpi, który zmaga się na krzyżu. I to jest psalm takiego wewnętrznego wołania Chrystusa. Jest psalmem profetycznym już wskazującym na Chrystusa. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? To jest wołanie o wybawienie z głębi trudnej sytuacji, w której się znajduje w tym świecie. Jak często doświadczamy tego w naszym osobistym życiu? Trudności, bólu, w czasie trudności, rozmaitych problemach. Jak może powstać w nas taka tęsknota? Jak może powstać taka tęsknota, o której psalmista mówi, czy psalmista wyraża? Ta tęsknota powstaje, kiedy poznajemy, doświadczamy tej sytuacji. Ale z drugiej strony postrzegamy i doświadczamy i rozpoznajemy to, co jest w Chrystusie, naszą nadzieją, ratunku. I z jednej strony dostrzegamy, że jesteśmy zgubieni w samych sobie, ale dostrzegamy, że możemy być uratowani w Chrystusie. Znajdujemy się w sytuacji głębokiego problemu, ale dostrzegamy, że możemy zawołać o ratunek, bo ten ratunek jest. I apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że wiara rodzi się ze słuchania, a zatem to słowo Chrystusowe, które słuchamy, ono rodzi w nas wiarę i powoduje, że zaczynamy wołać, rozpoznając swoją sytuację. Zaczynamy wołać, bo widzimy, że tam jest ratunek. I jedyne, co nam pozostaje w tej sytuacji, to zawołanie. Zawołanie o ratunek. I to dzieje się wtedy, kiedy rozpoznamy siebie. Kiedy dostrzeżemy swoją zgubę. Nie ma prawdziwego nawrócenia bez rozpoznania swojej zguby. Nie ma prawdziwej przemiany życia człowieka bez rozpoznania tego, że jest zgubiony. I potem odnajduje swoją drogę w Chrystusie. Kiedy wołając do Chrystusa, kiedy doznając Go, kiedy spotykając Go, kiedy poznając Go, stajemy się jedno z Chrystusem. Dzięki temu, że woda życia zaczyna przenikać nas od wewnątrz i zaczyna tą spieczoną ziemię powoli rozmiękczać. Ona znajduje sobie te kanały, przez które przepływa, jak Dolina Suchych Kości w Księdze Ezechiela w 37 rozdziale. Bóg mówi, prorokuj, mów, one ożyją. To nic innego jak obraz tego, że woda życia zaczyna docierać do tego martwego miejsca. To nic innego jak to, że woda życia dociera do martwego w grzechu człowieka. I ona zaczyna odżywiać, odnawiać. Pan Jezus również wypowiedział słowa, które były zaproszeniem. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja sprawię, ja dam wam ukojenie. To jest zaproszenie, które płynie do nas i ta wielka tęsknota za lepszym światem, za wyzwoleniem z siebie, ze swojego ja potrzebuje naszego zawołania. Im bardziej zaczynamy dostrzegać piękno tego świata, który jest nieosiągalny przez nas grzech, to wywołuje w nas głos modlitwy. Moje łzy są mi chlebem, mówi psalmista, gdzie jest Twój Bóg? Dostrzegamy głębię tego problemu, podobnie jak u Joba, kiedy jego przyjaciele pogłębiali ten problem, pytając, co zrobił? Co Ty zrobiłeś, Jobie, że cierpisz w tej chwili? Co jest powodem tego, że taka sytuacja ma miejsce w Twoim życiu? Chcieli mu wskazać, że Bóg jest przeciwko tobie. Co uczyniłeś? Co sprawiłeś? Jaki grzech popełniłeś? Podobnie też uczniowie się pytają, kiedy Jezus uzdrowił ślepego od urodzenia, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Ale Jezus odpowiada, nikt. Ale po to, by się objawiła chwała Boża. I nikt nie zdawał sobie sprawy, że w sytuacji Joba jest podobnie. Bóg chciał objawić swoją moc i chwałę, swoją potęgę i swoją mądrość.
I często w naszym życiu nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego pewne doświadczenia przechodzimy. Szukamy przyczyn, modlimy się, rozmawiamy, przeżywamy to, ale tak naprawdę w końcowym efekcie okazuje się, że Bóg chce odebrać sobie chwałę z tego wydarzenia w naszym życiu. Ale potrzebuje naszego zawołania. Potrzebuje naszej reakcji. I my słyszymy to wokół nas, to pytanie często, gdzie jest Twój Bóg? Gdzie jest Twój Bóg? I wtedy w tej sytuacji rodzi się wołanie. Wybaw mnie, Panie, z niedoli. Objaw swoje imię. To wołanie jak w Psalmie 73. Dlaczego bezbożnym powodzi się tak dobrze, a ja, który ufam Tobie, przechodzę doświadczenia i trudności? To jest niesprawiedliwe w tym świecie. I my się dowiadujemy z Bożego Słowa, że oni będą osądzeni na sądzie. A my, którzy zaufaliśmy, którzy zostaliśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, przeszliśmy z śmierci do życia. I tej dobrej nowiny, tej dobrej wiadomości potrzebujemy dzisiaj. Żeby nie zazdrościć bezbożnym, którym się powodzi materialnie dzisiaj, bo my mamy tą szeroką perspektywę wiecznego życia. Że dzisiaj, przechodząc trudności, doświadczając tego wołania, zmagania się, jesteśmy na drodze życia. Jesteśmy w posiadaniu czy w obecności źródła życia, które daje życie. Psalmista woła z głębi swojej niedoli, ufając, że stanie przed Bogiem, ufając, że doświadczy Jego bliskości i że zostanie wybawiony od przeciwników i przede wszystkim od tego jednego przeciwnika, którym jest szatan, diabeł. I to my dzisiaj w Chrystusie doświadczamy. I psalmista wtedy woła, będę wśród wybawionych. To jest wołanie i nadzieja człowieka i ludzi wszystkich wieków. Nie tylko w tym czasie, kiedy psalmista to przeżywał, doświadczał i wołał, ale kiedy w Ameryce Negro Spirituals śpiewało, chcę być wolny, chcę być u Ciebie, chcę być wolny z niewoli, od łez z niedoli, chcę być wśród tych, którzy są wybawieni. Jeszcze tak niedawno te czasy miały miejsce i często my dzisiaj gdzieś tam w tych skarbach odnajdujemy te słowa pieśni, wołania o wolność. W każdym kraju, gdziekolwiek dzieją się rzeczy straszne, to pierwsza rzecz to jest wołanie o wolność, o wybawienie. Psalmista mówi, czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? To wołanie jak Augustyna, tak długo było niespokojne serce i dusza moja, aż nie znalazłem pokoju w Tobie. I tu faktycznie to, co siostra dzisiaj mówiła, tu nie chodzi o religię. My nie głosimy żadnej religii. Ale jeżeli ktoś doznał spotkania z Chrystusem, to chcę również człowiekowi, który jest oddalony i żyje w odłączeniu od źródła życia, wskazać na to źródło życia, wskazać na źródło wody. I być może dzisiaj ktoś jest nieświadomy, ale my wiemy, że my jako Boże stworzenie tęsknimy z powodu tego, że jesteśmy stworzeni Boga za tym źródłem życia, za tą żywą wodą. Do każdego z nas w pewnym momencie życia ktoś przyszedł i przyniósł tą dobrą nowinę. I wielokrotnie z początku ona jest odrzucana, bo nie wiemy, o czym ten człowiek mówi. Ale my, którzy mówimy o Chrystusie, wiemy, o czym mówimy. Wiemy, o kim mówimy. Wiemy, co przynosimy. Wielu ewangelistów w swoich zwiastowaniach kieruje ludzi do tego, by odzyskali pokój z Bogiem. Nasze zwiastowanie, nasze świadectwo również prowadzi do tego, by ludzie uzyskali pokój z Bogiem. Ten szalom. Marcin Luther wołał również, osądź mnie Boże Twoim słowem, zanim będę słowa Twoje kierował do innych. Najpierw nas, ta woda życia i Jego Słowo musi osądzić, odnowić, odkupić. Sami musimy doznać wyzwolenia, żeby zrozumieć, czym jest to dla innych. I dlatego psalmista zachęca nas do tego, żeby czekać,
żeby czekać, ale spoglądając również na to, co Bóg dokonał w przeszłości. Spójrz na to, co Bóg dokonał w przeszłości w twoim życiu i zaufaj Mu dzisiaj i oczekuj Jego działania na przyszłość, bo On jest żywym Bogiem, On jest Panem, On idzie z tobą. Ufaj Mu, gdyż jeszcze będziesz się radował, mówi psalmista. Wołaj do Niego, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówi Jezus. Kiedy woda zalewa, to nie w głębinie wody, ale ja wołam do Boga. I psalmista mówi, skało moja, ufaj Mu pomiędzy głębiną wody, a wysokością gór. To nie moje położenie życia zmienia cokolwiek w istnieniu Boga. Ale my w każdej sytuacji, w każdym położeniu w naszym życiu musimy wiedzieć i mieć tą pewność, że Bóg jest wciąż ten sam. Gdziekolwiek woda, czy wiatr, czy burze nas przewrócą, to Bóg jest ten sam i jest w stanie przynieść nam pocieszenie i ratunek. Ufaj Mu pomiędzy porankiem i wieczorem. Ufaj Mu w tych sentencjach 24-godzinnych. Ufaj Mu w każdej godzinie. I wtedy będzie to naszym doświadczeniem. Bo On czyni swoje dzieło, On czyni coś niezwykłego dla mnie. Dla mnie osobiście i to musi być moje doświadczenie i moje świadectwo. I wtedy mogę odpowiedzieć dziękczynieniem. I warto sobie zadać to pytanie, jak jest z nami, jak doświadczamy my osobiście tej Bożej bliskości, o której psalmista mówi. Jak tego doświadczamy? Czy nasze myśli rzeczywiście stale są przy Bogu? Czy to jest tą siłą motoryczną naszego życia? Zwycięstwo jest w naszym Bogu, który stawia nasze nogi na skalę. I my dzisiaj wiemy, że tą skałą jest Jezus Chrystus. To jest dla nas ta skała, na której musimy stanąć, bo to jest skałą ratunku. To jest jedyna pewność tego, że nasze życie może się ostać w czasie tego, co się dzieje w tym świecie. Pan Jezus mówi, kto mnie szuka, ten znajdzie mnie. Kto woła do mnie, tego wysłucham. I kto kołacze, temu otworzę, mówi Jezus. I tak niewiele jest potrzeba z naszej strony. Zawołać. To jest być może dziwne, że wyznajemy i poznajemy Boga jako wszechmogącego, wszechobecnego, potężnego, ale Bóg oczekuje naszego zawołania. Bo nasze zawołanie jest świadectwem dla Boga, że rozpoznaliśmy swoją zgubioną sytuację. I że naprawdę pragniemy tego źródła życia, którym jest Bóg. I tej wody życia, którym jest Bóg. My często tak oczekujemy od naszych dzieci, by wypowiedziały te słowa, czego chcą. Małżonkowie między sobą oczekują takiego wyrażenia prośby, czego potrzebujesz, komunikacji. To jest coś, co Bóg w swoim stworzeniu włożył w nasze serca. Potrzeba porozumienia, komunikacji między sobą. Nam się tak często wydaje, że ktoś drugi powinien nas zrozumieć bez słów. I tak często myślimy, że Bóg, który jest wszechmogący, powinien nas zrozumieć bez słów. I powinien być na każde nasze zawołanie. Egoistyczne, grzeszne. Ale najpierw ta woda musi nas oczyścić. Najpierw ten wodospad wody musi spłynąć, by zmyć wszelki grzech. I dopóki człowiek nie zrozumie, że to jest pierwszą potrzebą, a nie coś, co ja chcę mieć, to nie otrzyma tego, co chcę mieć, bo nie wszedł na drogę pierwszeństwa Królestwa Bożego w jego życiu. Bo ja chcę dar bez tego, który jest darczyńcą. Ja chcę coś posiadać, ale tak naprawdę nie chcę, żeby Bóg był moim Panem. I dlatego Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I posiadanie Królestwa Bożego daje nam to właściwe zrozumienie i tą właściwą perspektywę na posiadanie wszelkiego dobra, które chcemy mieć. I kiedy staniemy w Chrystusie obmyci wodą żywą i stajemy się jedno z Chrystusem, to raptownie możemy dostrzec, że nasze pragnienia i nasze potrzeby
przestają być tymi, które mieliśmy. Ale nasz wzrok jest skierowany w drugą stronę. Na perspektywę wieczności zaczynamy dostrzegać potrzeby ludzi. Zaczyna się budzić w nas miłość do bliźniego. Psalmista jest dobrym przykładem dla nas. Gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, w jakiejkolwiek sytuacji byś nie był, wołaj. Bóg słyszy. I On widzi ciebie. I to powinno być takie naturalne. I Jego woda, Jego słowo niech osądzi twoje życie, niech je oczyści, by mógł każdy z nas doświadczyć tej świętości życia i świętego Boga i Zbawiciela, Odkupiciela. I ten psalm ukazuje te Boże drogi zbawienia. To było nie tylko z Dawidem, nie tylko z Izraelem, nie tylko z Kościołem, ale to jest zaproszenie i to jest droga dla każdego z nas. Dla każdego z nas indywidualnie. Dlatego, że dzisiaj Chrystus chce zamieszkać w każdym z nas. Dlatego, że ta świątynia ma mieć miejsce w ciele każdego z nas. I wtedy to już nie jest wołaniem za miejscem, które może objawić i przybliżyć nam Bożą obecność, ale za Bożą obecnością, która może być we mnie na wieki, na zawsze. I dlatego ta pełna ekonomia zbawienia, kiedy Bóg objawia, posyłając swojego Syna, ale w Duchu Świętym przychodzi do każdego z nas indywidualnie, bo tam ustanawia świątynię, to miejsce najświętsze, do którego nie było dostępu, dopóki Chrystus nie umarł. Dzisiaj każdy z nas może wyjść i dać świadectwo wiary, ponieważ Bóg żywy jest w moim życiu. Ja nie muszę mówić o tym, że Bóg objawia się w budynku raz w tygodniu, raz w miesiącu, ale mogę dać świadectwo w tym budynku, że Bóg objawia się każdego dnia w moim życiu przez moje życie. Dla dobra innych i dla chwały Boga. I to jest Nowy Testament, to jest nowotestamentowa wiara, którą musimy wyznawać i potem idziemy w świat, czyniąc innych uczniami. Bóg, Pan Jahwe, który był, jest i pozostaje ten sam na wieki. On nas woła. On woła mnie i ciebie. Zna po imieniu. Zna dokładnie głębie naszych przeszłych wydarzeń. Wie, dlaczego tacy jesteśmy. Nie zraża się naszą przeszłością. Ale wlewając kropla po kropli swojej wody, obecności, mocy, życia, sprawia, że odżywamy. Sprawia, że nasze życie się przemienia. Sprawia, że ono się oczyszcza. Sprawia, że jest święte. Sprawia, że możemy stanąć w obecności Boga w każdej chwili, w każdym miejscu. Ale z naszej strony jest potrzebne to wołanie. I kiedy to wołanie płynie o pomoc, kiedy ten krzyk o wybawienie płynie, jak jeleń na spieczonej ziemi woła o wodę, to wołanie pokuty, żalu za grzech, i to prowadzi nas do Bożej obecności. Nie musimy jechać do Jerozolimy, ale tu i teraz na tym miejscu. On wysłuchuje i przychodzi do mnie. Bóg przychodzi, objawia się w Chrystusie każdemu, kto woła mi i tobie. Bez względu na wyznanie, na narodowość. Nie musisz wchodzić w struktury starego Izraela, żeby przybliżyć się do Boga. Ale Bóg wyszedł z tych struktur Izraela, żeby przybliżyć się do pogan. Do nas dzisiaj. Niech ten Bóg żywy dzisiaj będzie naszą wodą życia. Niech On nas prowadzi do doświadczenia tego prawdziwego życia w Nim. Jako modlitwę chciałbym zaśpiewać też pieśń, którą być może wszyscy znamy, ale ona wyraża te słowa, które mogą być słowami naszej modlitwy każdego dnia. Ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój. Twe imię skałą mą, w nim jest pociechy zdrój. Jeżeli refren znamy, to śpiewajmy razem jako naszą modlitwę. O Panie, drogi Panie,
Potrzebuję Ciebie, ja muszę mieć Cię zawsze. Błogosław mi. Możemy powstać. Ach, potrzebuję Cię, o Jezu, przy mnie stój. Tym nóg też w raju tym przez całe życia bój. O Panie, drogi Panie, potrzebuję Ciebie, ja muszę mieć Cię zawsze, błogosław mi. Ach, potrzebuję Cię, jak Ty chcesz, tak mnie wieć. To wiem, że w Słowie Twym nadzieję mogę mieć. O Panie, drogi Panie, potrzebuję Ciebie, ja muszę mieć Cię zawsze. Błogosław mi. Ach, potrzebuję Cię w dniach dobrych, jak i złych. Dobrych, jak i złych. Tyś słońcem, tarczą mą na wszystkich drogach mych. O Panie, drogi Panie, potrzebuję Ciebie, ja muszę mieć Cię zawsze, błogosław mi. Ach, potrzebuję Cię, bez Ciebie jakże żyć. Ach, potrzebuję Cię, bez Ciebie jakże żyć. Oddajbym w raju też, oddajbym w raju też, mógł wiecznie z Tobą żyć, mógł wiecznie z Tobą żyć. O Panie, drogi Panie, potrzebuję Ciebie, ja muszę mieć Cię zawsze, błogosław mi. O Panie, drogi Panie, potrzebuję Ciebie, ja muszę mieć Cię zawsze, błogosław mi, błogosław mi, błogosław mi. Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie bardzo każdego dnia. Potrzebujemy Ciebie jak wody życia, bo często jesteśmy wysuszeni. Często słyszymy te pytania, gdzie jest nasz Bóg. Chcielibyśmy się skryć, uciec. Nie wiemy, co odpowiedzieć, jak się zachować. Panie, ale Ty przez słowa tego psalmu dzisiaj mówisz, że Ty jesteś, że Ty słyszysz, że Ty widzisz, że Ty jesteś wodą życia. I że Ty zapraszasz nas, byśmy wołali każdego dnia, żebyśmy szukali Ciebie jak jeleń, który pragnie wody życia. Panie, Ty jesteś naszym życiem, naszym celem i dzisiaj chcemy się tego trzymać, chcemy się tego uczyć każdego dnia, doświadczać. I dzisiaj, kiedy życie kogokolwiek jest wyschnięte jak ta ziemia, Panie, modlimy się, by Twoja woda życia zaczęła zraszać, przesączać to życie.
nawadniać, ożywiać, oczyszczać i sprawiać, by ono było nowym, świętym, pełnym Twojej chwały i mocy. Dziękuję, Panie, za Twój Kościół na tym miejscu i chcę, by ta woda życia była świeża każdego dnia w życiu każdego z nas dla Twojej chwały i dla zbawienia jeszcze wielu. W imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.